mieć te ławce bra. Wędkarstwo ludziowe. Ryby. Jesteśmy tutaj w przeddzień wędkowania, bo jutro jedziemy na czcianę przy chyba Krasie. Od 3 dni taka miejscowość pod Rzeszowem w kierunku Krakowa. Stronę Krakowa, jak jechałeś, to musiałeś mijać. Nie ma takiego. Jest jakiś filczowy, jak jest ściana. Jak nie zauważyłeś, to ci przyjdzie zdjęcie z fotoradaru, bo na to jest aktywne. Miejmy nadzieję, że będziemy łowić karasie, bo jak na razie od tej pory, jak Łukasz mnie zapraszał na ryby, no to tylko fajnie czas spędzałem, a ryb albo się, jak nie albo było, się. Tak nie ma. Stracimy możliwość pływania. Nie, no, jeśli stracą możliwość pływania, zmienimy taktykę. Będziemy rzucać tak, żeby im rzucić pod pyszek. No i jeśli nie będą chciały jeść tego, co my im proponujemy, no to trudno. No trzeba będzie coś zmienić. Ja proponuję wypić za to, żeby nam jutro wzięły te ryby. Bo musimy przełamać po prostu złą pasę. Nie wiem. Dzisiaj mamy tutaj posiedzenie z zarządu. Nie wiemy, debatujemy cały czas, co zrobić, żeby te ryby jutro zaczęły brać, bo tak nie może być. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że nas tam na YouTubie wspierają wędkarze, że byśmy się nie załamywali. No ale no to nie jest. No ale drugniemy w latawiec, co? Ale no może trochę też tą okolicę, w jakiej jesteśmy na blokowisku. Jesteśmy na jednej z miejscówek Olka. Głównych dzielnic Rzeszowa, najlepszy dzielnic Rzeszowa. To jest jedna z nieruchomości Olka, biznesmena, także Aluś. Mrówko. Ryby. Witamy, mamy dzisiaj 1 maja, jedziemy... To wszystkiego najlepszego z okazji świąt, tak? Jedziemy z Renią i z Olkiem na ścianę, na karasie. Mamy super kierowca, Renię, który nas dowiezie. Niestety my wczoraj z Olkiem opracowywaliśmy plan taktyczny na dzisiaj i stwierdziliśmy, że kierowca jest konieczny, wymagany. Takie było ustalenie. Ściana to jest w kierunku Rzeszowa się jedzie na Kraków, czyli pierwsza miejscowość to jest Świlcza, później mamy Trzciana, tam się odbija w prawo i łowisko, to się teraz już nazywa Stawy Trzciana, bo wcześniej to się jakieś Stawy Dyndy nazywało, coś takiego, ja sprawdzałem w rejestrze, jest napisane Stawy Trzciana, także teraz tak się nazywa. Zakaz spinningowania tam jest, zakaz brodzenia, zakaz nocowania. Łowienia po zmroku godzinę można tylko. Nie wiem czemu jest wpisany zakaz spożywania alkoholu. Jakby na wszystkich innych można było ten alkohol spożywać. No właśnie. Zakaz oddychania też. Tyle zakazów. Na pół strony rejestru jest. No i jedziemy. Chce ktoś coś dodać jeszcze? Dodamy później na miejscu. No ma. Jesteśmy już na łowisku. Dużo osób tam pisało. Chciałoby zobaczyć metodę drgającej szczytówki, jak się łowi. Także specjalnie na tą okazję pokażemy wszystko od A do Z. To jest takie łowisko, ta ściana, że tutaj można i na spławik łowić, i na grunt, i na drgającą szczytówkę. No każda metoda praktycznie się sprawdza. Nie wolno tylko spinningować. Także spinningować nie będziemy. Mamy wysięką wędkę. Jeszcze metka wisi, nawet jakby ktoś nie wierzył. Robisona Trinitum. To jest wędka przeznaczona właśnie do metody drgającej szczytówki. Już nawet folii nie ściągnąłem. No ale wszystko pokażę właśnie po kolei dla takich osób, które nie wiedzą, jak to się robi, żeby mogły sobie spokojnie to samemu przygotować. Tak, wędka ma 3,90 dokładnie metra. To jest praktycznie dłuższych Robinson przynajmniej nie robi wędek i nie są potrzebne do tej metody. I to jest wędka bardzo delikatna, w ciężarze wyrzutowym od 35 do 80 gram. No, ja osobiście preferuję bardzo delikatne łowienie, delikatnym sprzętem i łowię w większości albo na takich wodach stojących, na jeziorach, a i na rzekach z bardzo niewielkim uciągiem. Jeżeli ktoś łowi na przykład na sanie, tak jak Olek, to zdecydowanie bym polecał, żeby ten ciężar wyrzutowy był większy po prostu, bo będzie się ta wędka męczyć, będzie cały czas ugięta, nawet może to grozić
złamaniem delikatnej szczytówki. Cięższy koszyczek, cięższe obciążenie, grubsza żyłka i wiadomo, wtedy weźcie sobie ten ciężar wyrzutowy większy. Sprawdźcie ciężarki, jakimi rzucacie, jaki jest uciąg, jaki potrzebujecie i do tego dopasujcie. Na jezioro to ja uważam osobiście, że im delikatniejszy sprzęt, bardziej finezyjny, tym zdecydowanie większa radość jest z łowienia. Ta wędka składa się z trzech części, właściwie z czterech, bo w wędkach, w większości wędek, bo są też takie, które nie mają wymiennej końcówki, jest jeszcze wymienna sama ta końcówka. I teraz tak, w tej wędce w zestawie są dwie. Tu jest pierwsza, pomarańczowa i tutaj mamy drugą, zieloną. I są dwie dlatego, że one mają różny stopień sprężystości. I jak najłatwiej sprawdzić, jak nie pamiętacie, jak to sprawdzić, wziąć sobie, chwycić tutaj za koniec tej szczytówki, zobaczyć, która się bardziej wygina. I teraz tak, tutaj widać doskonale, pomarańczowa jest po prostu delikatniejsza. Po prostu opada bardziej na dno, bardziej się wygina. Zielona jest sztywniejsza, czyli jeżeli będziemy łowić na uciągu na jakimś większym uciągu, no to będziemy zakładać zieloną tą szczytówkę, jeżeli będziemy łowić na jeziorze, na wodzie stojącej, to pomarańczową. Tak się rozpoznaje, tak? Dzisiaj łowimy na wodzie stojącej, więc założę pomarańczową. Jest tuba dołączona, żeby ta szczytówka się nie zniszczyła w transporcie, bo to jest delikatny sprzęt. I co? Wsadzamy do tą szczytóweczkę. To jest może dla niektórych oczywiste, ale niektórzy tego nie wiedzą, dlatego tak już wszystko po kolei omówię, żeby nie wracać do tego tematu. Nigdy wcześniej tego nie omawialiśmy. Druga część. To też nie jest oczywiste, ale jak składacie te segmenty, to nie dociskajcie tak na siłę, żeby się nie klinowały. Wystarczy po prostu tyle, ile wędka sama ma oporu i w miarę równo, żeby przelatywały przelotki względem osi tej wędki, tak? Wędka, wtedy żyłka po prostu swobodniej się będzie przesuwać. Będzie pracować. Dobrze. Już matkę ściągniemy. Matka nie będzie nam potrzebna. Tak, widać tutaj, jaka ta wędka jest. To jest tak naprawdę wędka z takiej, no nie jest to najniższa półka, to od razu powiem. Jest to sprzęt, no dla mnie po prostu rewelacyjny. Jak dla mnie po prostu zrobiony. Wędka jest sztywna. Pracuje sama szczytówka, widać. No ja taki osobiście preferuję sprzęt. Delikatna jednocześnie i tak jak mówiłem, 3,90 metra długości, to jest seria 3,90? 3,90 to jest 390 cm. To jest Tritium Robinsona, jeszcze raz powiem. Tą folię też ściągniemy, bo to jest zabezpieczenie, ale niektórzy, znam wędkarzy, którzy już wędka się złamie, ale jeszcze folia jest nie ściągnięta i łowią z tą folią. Jak łowić, to łowić. Jelenia? Mhm. Dzisiaj mamy fajną panią kamerzystkę, która jest jednocześnie panią kierowczynią, czy panią kierownik? Kierownik. Teraz widać ładnie korek, korkowa rękojeść, naprawdę mięciutka, fajna. Tu jest na tej wędce, to też nie każdy może wie, jest taki taki apel do wszystkich żon i dziewczyn, żeby nie zabraniali swoim mężczyznom wyjeżdżać na ryby. Tak. A wręcz przeciwnie, powinny z nimi jeździć, opalać się. To jest apel Olka, ja się przyłączam. Tak, metodą podlodową, tak? Tak. Opalać się na śniegu. Dżindżel służy do tego, żeby sobie haczyk po prostu tutaj zaczepić, nie? Żeby jak ktoś nie składa zestawu do zera, to tutaj można sobie haczyk zaczepić. No i teraz tak, zamontujemy koło frotu. I teraz tak, ponieważ mamy wędkę Robinsona, to założymy do niej kołowrotek Robinsona. Nie jest tak nigdzie powiedziane, że tak trzeba robić, że jeżeli wędka jest z innego producenta, to kołowrotek, żyłka i tak dalej musi być tego samego, ale warto tak spróbować, dać szansę takiemu jednemu producentowi, czy to będzie akurat wędka Robinsona, czy innego producenta, spróbujcie sobie kupić, bo to jest po prostu przemyślane i na pewno nikt by sobie w kolano nie strzelał, żeby robił wędkę, do której żyłka się nie nadaje. Dokładnie, albo kołowrotek, chociaż
no, ciężko, żeby kołowrotek akurat nie pasował do jakiejś przyziółki. Kołowrotek też mam nowy, Robinsona, tak jak powiedziałem. Jest to kwarc, dokładnie Frostpin, tak się nazywa seria Robinson. I teraz tak, kołowrotek. Tutaj dobrze do metody gruntowej zwrócić uwagę, bo tak, dużo ludzi patrzy, ile jest łożysk w kołowrotkach. Naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, nie zwracajcie na to uwagi, to jest jakiś chwyt taki tani marketingowy. Patrzcie przede wszystkim na to, czy jak ja osobiście patrzę, żeby było jak najmniej plastiku w kołowrotku, bo to jest maszyna, która się psuje po prostu przy łowieniu. Jakby zużywa się najzwyczajniej w świecie, ona upada, można nią stuknąć, może wejść gdzieś piasek. Lepiej, żeby to było metalowe. W większości kołowrotków są dwie szpule, w niektórych tańszych są zawsze jedna szpula jest, tak? To jest po to, żebyśmy nałożyli sobie dwie żyłki różne, czy wiadomo, różnej grubości. Łowimy na jeziorze, cięższa żyłeczka, delikatniejsza nam wysokości wystarczy, jedziemy na sand wolkiem, zakładamy grubą szpulę. Nie musimy tej żyłki ścierać, ściągać i wyrzucać, tak? Dlatego, dlaczego ten kołowrotek? Jest praktycznie całkowicie zrobiony z metalu, bardzo solidnie, nie ma żadnych luzów. Na to zwróćcie też uwagę, jak kupujecie kołowrotki. Nic nie trzęsie, nie łowi. No tak, możecie sobie sprawdzić luz na korpce, tylko wiadomo, trzeba to podkręcać wszystko. Hamulec z przodu. Są hamulce albo z przodu w kołowrotkach, albo z tyłu. Do metody wygającej szczytówki osobiście odradzam z tak zwanym wolnym biegiem z tyłu. To jest niepotrzebne. Szczytówka powinna być naprężona, szczytówka lekko ugięta, żeby było widać te brania. Ten hamulec jest do niczego niepotrzebny. I to właściwie wszystko, no szpula płytka, żeby też była, to dla niektórych to jest wyznacznik, że można dalsze rzuty robić, dla mnie to nie ma znaczenia. Tutaj na kołowrotku macie zawsze napisane, ile wchodzi żyłki, bo do kołowrotka trzeba kupić żyłkę i jakiej, tak? I to tutaj akurat na tą szpulę wchodzi 0,20, 150 metrów, a tu ta szpula jest tak jakby płytsza, prawda? I tutaj wchodzi 0,25, 150 metrów. No dziwne, bo... Nie, a to dlatego, że tam jest większa średnica, i dokładnie. I więcej tej żyłki na linii. Czyli tutaj wejdzie grubsze żyłki więcej. No my dzisiaj akurat, ja mówimy na jeziorze, założę żyłkę cięższą. Uwaga, teraz nowość. Ponieważ wszystko jest z Robinsona, to żyłki są też Robinsona. I dlatego po prostu to jest tak, na kołowrotku piszę dokładnie. 0,225 150 metrów, taką kupujemy. 0,20 150 metrów, taką kupujemy. Dokładnie tak jak napisał producent, takie żyłki wydał i powinno takie się to są. Sprawdzać. Żyłka jest profider. Ta metoda z angielskiego wychodzi, profider się nazywa, tak? Feeder to jest drgająca szczytówka, koszyczek, jak kto zwał, jak zwał. Tak samo są zanęty. Jeżeli na zanęcie pisze feeder albo koszyczek, to znaczy, że ona jest do łowienia z gruntu. Wsadzamy do koszyczka, ona jest taką ma swoistość, żeby po uderzeniu w wodę koszyczek opadł z zanętą, nie rozwalił się, spadł na dno i zaczął pracować. Błędem jest, jeżeli ktoś uważa, że zanęta powinna być w koszyczku cały czas. To jest błąd. Zanęta musi się opróżnić z koszyczka i pracować przede wszystkim. Teraz pokażę, jak na wino. Nigdy tego nie pokazywałem. Też wydaje mi się to oczywiste, ale nie każdy wie, jak założyć żyłkę, jak przywiązać do szpuli. Ja to robię tak. Na końcu żyłki robię pętlę. Zwykłą pętelkę. Ale nie wiem, czy ty też tak robiłeś? Coś tak samo robię. Czy nie? Pyk. Tutaj obcinamy tą końcówkę, tak, która odstaje w tą stronę, żeby nie zaczepiała po prostu później na kołowrotkę, to odgryzę. Nie muszę pokazywać. Widać to w ogóle, może na czarnym C będzie widać. Widać? Widać. Przez tą oczko przeciągamy żyłkę główną, żeby nam drugie oczko powstało. I to zakładamy na szpulę. I jest w zależności jak w którą stronę zwija kołowrotek, jest założyć w tą stronę. Przy otwarciu otwieramy kapłą. Tak, ale i może nam nie zwijać. Dobra. Jeśli zamkniesz, może nam nie zwijać, jeśli założymy w złą stronę. Będzie się cały czas kręcił razem z żyłką, nie będzie nawijał. Jeszcze jedna rzecz, może na wędkę byśmy to założymy, to żeby to, bo teraz też to samo kołowrotkiem nie będę zwijał, nie? Kołowrotek do wędki jak się przymocowuje. Jest na każdej wędce, generalnie tak samo to wygląda. Delikatnie się to różni.
kołowrotek po prostu wsuwamy tutaj w prowadnicę, na każdej wędce to jest. Dlatego każdy kołowrotek do każdej wędki pasuje. I ściskamy, żeby się trzymał. Do tego momentu, aż on będzie stabilny, żeby się nie trząsł, żeby nam się komfortowo łowiło. Też nie ma sensu tu na siłę też nie wiadomo jak przykręcać, bo to wiadomo, mamy trochę tej siły w rękach i to jest gwint plastikowy jednak. I to można by ściągnąć. Jest kołowrotek przyczepiony do wędki. I teraz otwieramy kabłąk i robimy... Aha, tylko wiesz co, żyłkę... Mógłbyś przeciągnąć przez przelotki. Tak, no właśnie, właśnie. Żeby to było widać. Przeciągamy tutaj żyłeczkę. Przesuniemy przelotkę. Chodź malutkę. Pyk. Mamy już tą pętelkę zrobioną, tak, którą pokazaliśmy wcześniej. Otwieramy szpulę. Nakładamy na szpulę. Zaciskamy, zamykamy. I to wszystko, co robimy ręcznie. I teraz tak, są różne szkoły. Można to trzymać, można tutaj wbić długopis w domu. Można na przykład zawiesić na gałązce. Olka, sposób jest taki, żeby to na gałązce zawiesić, żeby się ta żyłka swobodnie rozwijała, jak będziemy ją nawijać na kołowrotek. Niektórzy wrzucają do wody. Ja tutaj do wiaderka już nalałem wody, żeby pokazać wam. Wrzucamy to po prostu do wody. Chodzi o to, żeby żyłka była cały czas naprężona, bo później będziemy zwijać na zestaw, to musi być naprężona tutaj na szpuli, tak? Żeby nie była też za luźno na wyjętach. No i najprzyjemniejsza część z tego wszystkiego to po prostu nawijamy. Hamulec trzeba po prostu skręcić. I zobacz, nawijać się. Nawija. Bo gdybyś założył w drugą stronę, to by się cały czas kręciło. Nie zaciskałby się ten, to oczko by się nie zaciskało. No możesz pokazać jak fajnie to jest. Trzeba nalać dużo wody do wiadra, bo jak widać, gdyby było 300 metrów żyłki, to z pustym wiadrem byśmy skończyli. Możesz pokazać na szpuli. O, dobra, nawinęło się. Koniec nawijania. Dlaczego ta żyłka ma kolor brązowy? Ja nie znam dokładnie specyfikacji tej żyłki, ale podejrzewam, że ona jest pokryta jakimś cynkiem, żeby tonęła. Bo do metody tej feeder, koszyczek, dobrze jest po prostu jak żyłka jest tonąca. Tak, żeby ale widać ile tej żyłki dokładnie, miało być i tak. Jaka szpula. Ona będzie się teraz dobrze rozwijała, dobrze będzie wychodziła z kołowrotka. Słuchajcie, jest jeszcze taki patent, że niektórzy można nakleić tutaj na szpulę na środku plaster, żeby ta żyłka jest tak po prostu jest, że jeżeli żyłka jest nawinięta takim łukiem, to łatwiej schodzi ze szpuli. Ja tak. Tego nie zrobiłem, nie mam na to czasu, film by trwał 2 godziny, zresztą nie jest mi to do niczego potrzebne i tak ta wędka jest delikatna, nie wiadomo jak daleko, nie będę nią rzucał. Dlatego tego nie zrobiłem, ale dodatkowo możecie poszukać, w niektórych publikacjach jest taka technika właśnie. Tu naklejamy plaster dookoła i żyłka... Później nawijamy żyłkę. Później dopiero nawijamy żyłkę, dokładnie. W biegającej szczytówki dobrze jest, ważne jest też, żeby mieć stabilną podpórkę. Ja kupiłem najmocniejszą, jaką po prostu udało mi się znaleźć, ze świdrem, którego wkręcę po prostu. No to mi się akurat na inne łowiska przyda, to jest zbędne, ale... Jest na Wisłok mocna. Na przykład to jest... Na Wisłok między kamienie gdzieś to spokojnie można wbić. Jest bardzo długa, wysoka ta podpórka i zakończona jest takim... Tu się wykręca, tak? Podpórki tego standardowo nie mają założonego. To nie będę tego wykręcał, wiadomo jak się wkręca. Tu jest standardowa średnica tego wkrętu. Oto na tym opieramy wędkę. Wędka wiadomo jest naprawdę delikatna, żeby jej nie porysować, będzie mocniejsze branie, żeby to zamortyzowało ewentualne uderzenie przez po prostu spadnięcie, tak? Podpórki. To jest istotne. Wbijamy podpórkę, wtedy na pewno ma potrzeby kręcenie. To jest port wszędzie dookoła. Tak, podpórka ona ma tutaj regulowane kąty nachylenia. Takie myślę, że będzie optymalne. Niektórzy robią tak, ustawiają podpórkę tak, żeby wędka była skierowana na przykład w lewo pod kątem. I nawet są takie tarcze, widziałem, że szczytówka jest na tle białej tarczy, ustawia się, żeby było widać dokładnie wybrania. Ja uważam, to kompletnie jest niepotrzebne. Wędkę dajemy sobie do góry, siedzimy, relaksujemy się, patrzymy na szczytóweczkę. To będzie później widać, jak będziemy już łowić. Rurkę zakładamy w ten sposób, że ten krótszy, wygięty koniec jest w stronę
stronę szczytówki, bo tutaj z Łukaszem trochę sprzeczamy się, jak to powinno wyglądać. I zakładamy w ten sposób, dlatego że będzie widać to za chwilę. Gdy zaczepimy koszyczek lub ciężarek, ten właśnie dłuższy koniec, dłuższy prosty koniec, będzie nam oddalał haczyk z zanętą od koszyczka, podczas gdy będziemy zarzucać. Jeśli będzie to w drugą stronę, koszyczek będzie może się plątać w żyłkę i straci to w ogóle sens, gdy na przykład haczyk z zanętą znajdzie się w koszyczku. No. Będziemy myśleli, że jest zarzucony, tak, a on będzie tak naprawdę splątany. Nie wiem, ile tutaj, ta rurka jest chyba z jakimiś labiryntami, bo to Łukasza rurka. I na wino już włożyłem tej żyłki pół metra i nie wyszło. I nic z tego nie chcę wyjść. Szkoda, że nie znajdę rurki. Kurde, coś to tam napluł? Nie, właśnie. To mówiłem ci, że to twoja rurka. O, w tą idzie bardzo, bardzo dobrze. Rewelacja. Ja się tam napluł. Ja jej nie miałem nigdzie, a w ustach szczególnie. Zresztą ja już wcześniej mówiłem, w tamtym roku na filmie na zawodach, na zakończenie sezonu takich luźnych, głowie na karpia, no to wiadomo. To... O, ta rurka jest dobra, tak. Krótszym końcem i tak bym dzisiaj założył. Żeby po prostu przynęta, krótki przypon też założę, a żeby przynęta była tutaj w obrębie tego koszyczka. To nic, możesz założyć tutaj krótki i patrz. Tutaj widzisz, jakbyś miał krótki, żyłka może ci się zaplątać o koszyczek, nie? Mhm. Jeśli jest w tą stronę, żyłka tutaj zwisa, tu masz przynętę i ją po prostu odciąga. Koszyczek swoją siłą odciąga od haczyk od koszyczka. Dobra, czyli ty zakładasz którym końcem, jak? Dłuższym w stronę? Krótszym w stronę szczytówki. Dobra, czyli stronę dłuższym w stronę dłuższym przypłonu. W stronę haczyka. Haczyka, ja też tak założę. Chyba nie muszę tłumaczyć też wszystkim, bo można to sprężynę sam. Są różne rodzaje też tych rurek antysplątaniowych, sprężyn. My akurat, ja lubię łowić na rurkę wygiętą, nie musi być wcale to taka rurka, może być to być rurka krótsza, może tej rurki być w ogóle nie być, może być sprężyna, na której jest założona. Ale wtedy właśnie się sprężynka. Mota, wtedy właśnie... Mi się to plota, to mi się jeszcze naprawdę, no bardzo rzadko mi się to splątało i uważam to dobry patent, dobre rozwiązanie na wszystkie łowiska, nieważne czy rzeka, czy jezioro, to jest fajne. Mamy tą żyłkę główną, która idzie do kołowrotka. Na tym jest założona ta rurka antysplątaniowa z koszyczkiem zanętowym, do którego zanętę będę dawał dłuższym końcem w stronę przyponu. Dzisiaj z Olkiem się nie będę sprzeczał, tak będę łowił. Następnie, to można dać, ale nie trzeba. To jest taka gumowa kulka amortyzująca. W momencie, kiedy po prostu będziemy zacinać, on amortyzuje, że amortyzuje uderzenie, nie osłabia nam węzła. Tutaj jeszcze przed tą kulką daję taki zawsze minimalny ciężarek, żeby po prostu ta kulka nie wchodziła w krętlik, bo kilka razy mi się zdarzyło, że nakładała się na krętlik. Mamy tutaj krętlik i z żyłki 006 z takim malutkim haczykiem. Nie wiem, jak to jest 22, nie wiem, jaki to jest haczyk, jakiś no delikatny, na dwa robaki no, białe. Ja takie. Tak, na taki zestaw będę robił, głowik. Teraz możemy zabrać się za zanętę, którą powinniśmy na początku zrobić. Teraz przygotuję zanętę. Wystawię sobie ten drugi sygnalizator, bo ten chyba jest... A nie, chociaż działał ci, nie? Działał. Dobra. Jaka zanęta dzisiaj? Już jak robimy odcinek z wędką Robinsona, to stwierdziłem, że cały odcinek będzie z Robinsonem. Nawet mam czapkę Robinsona. Pokaż światełko. Tak, Renie się bardzo podoba światełko. Ja też taką mam, ale no właśnie, ale zapomniał. Można włączyć. I teraz mamy tu taki przycisk. Świeci? Mhm. W daszku świetna, praktyczna sprawa na noc. Bo są takie latarki, które można do daszków przyczepiać, ale po co, jak jest zbudowana, nie? Taka czapeczka. Z fajnego materiału. Także modny kolor. Sprawdzę, jak nie wiem, jest taka patelnia dzisiaj, że zanęty też będą te, z którymi współpracuje Robinson. Jak dzisiaj ryby nie będą brały, to zwalimy na Robinsona, że nie biorą.
Niolo? Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Tak, to są zanęty też, nie są to zanęty z najniższej półki. Można powiedzieć, że to są wręcz zawodnicze zanęty. I teraz tak. Na początku będziemy łowić w takiej dzisiaj kombinacji. Tak sobie wymyśliłem i tak zrobimy. To jest zanęta BRX Super Champion. To jest Marcela van den Einde. Zanęta. Tu jest 1 kg tej zanęty. Tutaj jest opis po angielsku, a nie będę wam czytał dokładnie, jakie jest przeznaczenie. Generalnie ona jest właśnie na jeziora, na kanały, czyli taka woda bardziej stojąca. Jeżeli jest zanęta na jeziora, to można się spodziewać, że jest mniejsza kleistość niż w tej, która jest na rzekę, tak? I teraz tak, tutaj mamy kilogram. Damy dwie paczki tej zanęty, bo tu dzisiaj cały dzień będziemy łowić, także trochę nam się przyda. Dajemy dwie paczki tej zanęty BRX. I tutaj z tyłu producent napisał, że fajnie tą zanętę jest połączyć z pół kilogramem, na 1 kg tej zanęty dodać pół kilograma Super Cup, też tej firmy, i 125 gram bremu. Więc nie mam akurat tej Super Cup zanęty, dodam, to jest taka standardowa już zanęta, też Marcela van den Einde, Gold Pro Brem, klasyczna zanęta na ryby mieszane. Nie ma, generalnie nie spotkałem się jakiejś zanęta taka, żeby była na karasie. Dzisiaj na karasie się nastawiamy. Może przyłowem będzie karp, jeżeli się zatnie. Dlatego tą zanętę dodamy. Tutaj mamy kilogram, więc akurat na 2 kg cała paczka wejdzie tej zanęty. I dodatkowo mamy ten dodatek brem właśnie. To jest też tej samej firmy Marcel van den Einde. Brem, karmel, to jest 250 gram. Tutaj napisał producent, że na 1 kg trzeba dać... Proszę, zmienię, nie? Grzegorz, masz branie? Tak. Dopóra ci pójdzie cały pod ten... Już. Ciągnie. Ja bym zacinał. On nie pójdzie, bo to jest płytko. No i Olek już szedł akurat w robienie zanęty, w branie. Nie mogę się mogłeś powiedzieć tej rybie, żeby później wzięła. No jak już złapię, to jej powiem. Dobrze, kontynuuj. No, rozproszę. Okej, na 2 kg zanęty BRX dodajemy... Adam, szkoda mi tego, powiem szczerze, na takie łowienie. Dam pół paczki tego bremu, czyli to będzie około 100 gram dam. Dam 100 gram i jedną paczkę tej zanęty Gold Pro brem też. Taką mieszankę zrobię. Dobra, stypujemy. No fajnie pachnie orzechami, rachidy czuję. Fajnie pachnie. Chcesz pomocy? Już jest dobrze, bo naprawdę... Ale nie jest taki mocny ten zapach. Ale bo jak ci jest taki mocny, to na pewno jest, wiesz, jakimiś tam środkami chemicznymi. Mm-hmm. Naprawdę jestem wyczulony właśnie na zapachy, jest już tyle... Trochę mówimy i w każdym razie obwąchałem się trochę tych zanęt i potrafię już po zapachu mniej więcej rozpoznać. To jest taka karpiowa, mi się wydaje, że zanęta. Ona nie ma w sobie żadnych większych frakcji, ale my do niej dodamy jeszcze robaki, kukurydzę. Będzie w zupełności wystarczająca. Naprawdę fajnie pachnie. No i to też, co warto zaznaczyć, w tych tańszych zanętach często można znaleźć, jak się otworzymy zanęty i wsypiemy do wiaderka jakieś kurcze kawałki papieru. Dobra, może zrobię tą zanętę, wszystko wsypiemy na wodnie. Tak, jak zwykle przetrę przez sito, nie będę tego pokazywał, dodam robaki. Łowimy dzisiaj na kukurydzę, dodam kukurydzy, białe robaki. Czerwona dendrobena, troszeczkę, tak jak mówiłem, tego bremu dodamy, wszystko wymieszamy, nawodnimy, będzie gotowa, pokażę spojrzenie. Rzut prędko nową. Mam jeszcze dopracowane te metody, zobaczymy, ustawiamy na podpórce i tak napinamy żółkę, żeby była ugięta delikatnie za fagolek, nie? Jeszcze troszkę? Tak, ona będzie fajnie też. Widzisz, Dania? No. Widzisz, jak widzisz?
jak ona już tak ten. Widać jak drga. Takie. O. No. I tak przesuwacie po dalej. Tak, tak. Okej. Okay. Jeszcze troszkę. Zanętę mamy zrobioną już z kukurydzą, z robakami, nawodnioną, konsystencji idealnej. Tutaj niestety nie wyrzucę, żeby pokazać jak pracuję, bo jest strasznie brudna woda i nic z tego nie będzie, ale tak wygląda. Jak coś będzie brało, to będziemy się meldować, a myślę, że na pewno będzie brało, bo jest rewelacyjna ta zanęta, już widzę. Pachnie super, brem. Renia chciała nawet spróbować. No, nawet Renia chciała spróbować. Ale jak dosypaliśmy robaków, to nie chciało. Olek ma pierwszego fisza. Mały karasik, no. Weszły takie przepisy durne. Durny jeden przepis wyszedł w Rzeszowie, że te karasi nie wolno wypuszczać do wody. Każdy ma swój rozum i mózg i to, że jak ktoś powie, że... To jest ryba jakiś szkodnik. Dokładnie, i ja osobiście wypuszczam te ryby i nie mam zamiaru ich zabijać i mnie nie obchodzi to, że jakiś cymbał każe je zabijać i będziemy je wypuszczać. Jak chcecie, to zabijajcie, możecie nas krytykować, że to są szkodniki. To nie trzeba było zarybiać tym. I wszystko w tym temacie. Inne sposoby. Dokładnie, wpuścić. Wyeliminowania tych ryb. Można wpuścić suma. Suma, szkupaka. Dokładnie. I wszystko w tym temacie. Wędeczka stoi na podpórce. Było już jedno branie. Nie damy rady dzisiaj wszystkiego nagrywać, bo rozleniwieni jesteśmy troszeczkę. Także. Wczorajszymi obradami. No ale zobaczymy jak będzie branie. Renia, podoba ci się? Bardzo. Chcesz pozdrowić wszystkich internautów, tak, i kochankę? Tak, szczególnie tą kochankę z poprzedniego filmiku. No, Dolka dzwoniła kochanka i się zawstydził. Co? Zawstydził? No zdenerwował. Przeszkadzała w dowód. Przeszkadzała w rybobraniu. Nie tylko, ale to jest... Jednoznaczny dowód. No. Dobra, będzie branie, to nagramy. Jest pierwsza rybka. Jest druga. Jest druga, o. Pierwszej nie nagraliśmy. Mam bardzo delikatny niestety przypływ. 0,12. I nie podniosę go. Pomóc ci? Nie. Zbieraka biorę, bo mam przypon 0,012. Ale idealnie było widać branie na tej szczytówce po prostu. No. Książkowe. Karaś. Są dwa rodzaje karasiów też, nie? Jeden jest złocisty, srebrzyste. To są srebrzyste karasie, których nie wolno wpuszczać z powrotem do wody. No ja tak jak mówiłem wcześniej. Nie bój się. Taki byczek. I do wody, jakby ktoś miał wątpliwości. O. Właśnie go zabiłem. Ja w ten sposób zabijam ryby. No, fajnie, kurde, zanęta super. Cała z koszyka wypadła. Dobrze zrobiona. Widać fabi ryby, także jest naprawdę. Dobrze się dzień zaczął, nie Renia? Bardzo dobrze. Poszedł w górę. No, to jest taki fajny spowiczek. Chcesz podbierak? No tak, mocny masz przypon? Gdzie jest podbierak? Nie, Renia, podaję. Renia, podbierz, będzie dobre ujęcie. Tarasek. Japoński, jak to niektórzy nazywają. Japoniec. Jedno co zauważam, to one tutaj strasznie są takie śluzu mają dużo, nie? Jak leszcze. Te karasie. A takiego karasia to no chyba się nie da zjeść za bardzo, co? No, to szkoda by było. Zabijać go i... Chcesz Renia zdjęcie z nim? Nie. Ale wypuścisz go. Jak się patrzy na mnie.
Dobra, to co, jedzie do wody? No. Normalne. Zabij go, wrzucając do wody. Dobra, zdech. O, branie na szczytówce jest. Może uda mi się nagrać. Zamontowaliśmy dzwoneczek. Bo teraz... Czasami możemy nie zauważyć. Tak. Będę się zajmował rozpaleniem grilla i on... Po prostu Olek ma sygnalizator elektroniczny i ja będę miał taki dzwoneczek, który będzie dzwonił. To jest taki wskaźnik na noc też, to się przydaje, jak ktoś łowi. Postaram się nagrać branie, jak będzie. No tutaj co chwilę te karasie skubią, ale jakaś drobnica taka, także nie zacinam wszystkiego. I zobaczymy. Rybeczka stoi, na razie spisuje się dobrze. Wyciągnęliśmy też w międzyczasie spławikówkę, meczówkę. Blisko brzegu. Podnęcił Olek. Stoi. Jak tam, panie? Zadowolony? Bardzo dobrze. Po królewsku? Pogoda sprzyja. Towarzystwo idealne. Renia poszła po zapałki, bo wzięliśmy grilla, a zapomnieliśmy zapałek wziąć. Jak zwykle. Ale ona będzie miała największe szanse, żeby zdobyć zapałek. Tak. Olek ma kolejnego forfitera. Ja w międzyczasie miałem branie nadrgającą, ale nie przyciąłem. Podbierak? Szkoda, wędki ten. A jest. Renia idzie. Ja mam dzisiaj szkolenie z podbierakiem. Renia, jak Kasia zobaczy, jak ty podbierasz, to będzie zazdrosna i też będzie chciała z nami przyjechać. Bardzo dobrze. To działa tylko na twoją korzyść, Łukasz. No. Może to poskutkować częstszymi wyjazdami. Grilla. Grilla rozpalamy. Musimy się trochę za parasolem chować, bo jest taki upał, że ciężko wytrzymać. No taki karas. To 10 minut branie. Mam odhaczacz taki fajny, profesjonalny. Siostra mi powiedziała, te Any, że to się nazywa. Obowiązkowe. Nie, obowiązkowy jest wyhaczacz. A czy to jest taki, czy patyk i ty nazwiesz to wyhaczacz, to już wiesz. Tak? Daję ci to, rozłożę. Musisz ścisnąć. Ale branie masz na gruncie. Zacinać ci jak coś? O, co chwilę ten. Ja już raz taki zgubiłem. Ale znali tam od razu tego łóżka. Rukóweczka doszła. Upiekła się. Właśnie wcinamy. Dobra, Oluś. Z cebulką. Trochę przystąpiliśmy, bo kupiliśmy jedną główkę cebuli. Za 10 groszy, a karkówki mamy w pierony. No i tak. Renia smakuje, nie? Szczególnie jak to zrobi woda. No. Nie no, należy się naszemu kierowcy dzisiaj, to musimy usługiwać trochę, bo żeby z nami jeszcze przyjechał kiedyś. Bo to skarb. Nie bardzo, bo będzie chciała co raz z nami jechać. I karkówkę nam wyjadać. Uda się golonkę zrobić z grilla? Uda się zrobić. Może zrobimy. Ugotowaną. Zrobimy taki kącik kulinarny, gotuj, z wędkarstwo Luciopo i będziemy co odcinek robić nową potrawę. Tak, pokażemy jak się robi ryby, tylko pierwsze musimy je złapać. Opatrz, branie jest na szczytu. Ojej, kurczę, może by się teraz udało nagrać. Znowu nie, no kurde, jak na złość po prostu. Chciałem cię wziąć aparat i nakręcić. A nie masz ręki uwalonej? Olek mówi, że mam nos uwalony i coś tam innego. Nie wiem, czy to będzie widać. Może zlizać jak chcesz. Nie akurat nie te miejsca, które lubi lizać. To Grzesiek, nie to miejsce, co Grzesiek lubi lizać, nie? Grzesiek, pozdrawiamy cię, bo Grzesiek dzisiaj w Zakopanem siedzi, także wyślę ci wieczorem linka do filmu, to wypijemy zaraz piwko za twoje zdrowie, karkówkę zjemy za twoje zdrowie. No,
Ryby, Grzesiu. Brakuje ciebie. A mogłeś w Bieszczadach. Brakuje ciebie. Brakuje, mogłeś ciebie też. W Bieszczadach na szlaku mongolskim. Także nie ma lipy. Bez butów. Bez butów, no. Bo nie pojechałem. To jest kara się, Karenia, nie kara. W ogóle tylko podpuszczą, wiesz? Mhm. Ale dobrze, bo ubrania przynajmniej ruszyły. Dobre. Tyle. Coś się przynajmniej zaczęło. Dobra. Ja dzisiaj wieczorem będę w domu. No to chyba jest największy karaś teraz, nie? Dzisiaj, czy nie? No chyba tak. Pokażę wam, jak się zabija karasia zgodnie z regulaminem. Bo chcę zabić tego karasia zgodnie z regulaminem, tak jak każe pokaż, regulamin. Jaki? Pokaż, jaki? O! Wypadł! Olek, no! Sorry. Uciekł nam, no. Pieron jeden. Ej, i powinniśmy za to dostać mandat, ale to nieświadomie było. Nie, bo chciałem ci go podać i uciekł. No, a ja chciałem wziąć i niezgrabne łapy, jak to... No trudno, uciekł nam. Ale ładnie brał. Ładnie, naprawdę ładnie bardzo brał. Ładnie. Nagrywam, bo Olek pojechał z Renią na chwilę do sklepu po picie i płotka wzięła, kurczę. Czyli tutaj są płotki na czcianie, bo ktoś tam kiedyś mi zarzucił, że nie ma. A są płoteczki, oprócz karasi, no. Malutka płotka do wody zaraz poleci i tylko chciałem zaznaczyć temat. Olki, pojechałeś się do sklepu i proszę, następny karaś, chyba największy z dzisiejszych. Ja po prostu zamiast z wami gadać powinienem się skupić na, skoncentrować na wędkowaniu. On takie ryby wyciągał, a nie gadamy tylko o głupotach i proszę. Wypuszczam go do wody i dalej łowimy. Dobra, miałem branie na drgającą szczytóweczkę. Coś przyciąłem małego. Karaś. O! Poszedł. Ale był. Ciężko jest po prostu nagrywać i jednocześnie i wyciągać, ale następny karaś zaliczony. Ej, patrz, Olek. Pan to widział już z tamtej strony. Dawaj podbierak, Olek. No podbierak, no. No rusz się, dobra, Olek. Dobra. Dawaj podbierak. To jest za nim, tak? Pan takie odjazdy robi. Patrz. Albo amur. Tak? Albo amur. Ty brzegu nie weźmie, nie? Patrz, kurwa. Ty brzegu nie weźmie, nie? A ja zapomniałem o tym wędku. Patrz. Powoli. On no, jeszcze nie jest gotowy. Wiem. Kręcisz, Renia? No. Powoli, się wymęczę, kurwa. Jakby pan nie przyszedł, to... Jeszcze go nie widziałem. Karp chyba. Kar, lepki. Chodź, jakie wreszcie do tyle na dnie. Ło! Ładny, no. No chłopie. On jeszcze pyska mi na kawę na wodę. No właśnie. No, niżej to nie jest. Jest? Jest. Ło! Ładny. Jest. 2KG. Powiem ci, że przyznam ci Olek. Plan dnia został zrealizowany. Co? Przyznam ci rację w 100%. Jest? No. Czym? Że ryba, wiesz... Niech to Łukasz powie. No, co ma nie, przy brzegu bardziej Olek, rzeczywiście miał rację, nie?
pięknie. Coś pięknego. Dobrze, że pan przyszedł na ryby. Ja cię kręcę. Piękny, Pażre. Naprawdę, bardzo ładny. Olek zajebrał się. Super. Na pewno. Ale ja też ale mogę Olek, go... Ale to Olek, sobie go weź, bo to jest nasza nie. wspólna. No, wiesz, do siatki. Panu zobaczymy, też musisz dać trochę potrzeby. Ja bym sam nie rzucił w to miejsce. Nie, ja naprawdę, moim zdaniem, wiesz, blisko brzegu, ryba, że, ryba jak żeruje, to żeruje pod niej. Masz podasz mi ten odhaczasz, to go odhaczę? Nie no, po prostu super. Ładny, bardzo ładny. Nie? Naprawdę, coś pięknego. Piękny. Zdrowy, zdrowusieńki. Tu. Ale chodź tu, trzymaj to. Czekaj, tu. Co? Szedł w No, no. Karty. Trzymaj Olek, ja ci go ustawię, dobra? Wypnij mu to. Nie masz dycha? Daj mi go. Zdrowusieńki. Jest, jest. Co? A co to co jest? No? A to, nie? To śniadko. Aha. Da radę, czy urywamy? To ma śmieszną mordkę. Masz tak głęboko? Nie, to wystarczy. Wiesz, pchnąć w tamtą stronę, mhm. jak masz, wiesz, po żywce idzie. Pchnąć w tamtą stronę i z powrotem, wiesz. O, tu jest chatyk? O. Nie no, coś pięknego. Bardzo ładnie. Coś pięknego po prostu. I to Olek naprawdę. Jestem w szoku, bo to ty chciałeś rzucić w to miejsce. Nie, no tak, mówię. Także pełen szacun. Wiesz, blisko brzegu ryba zawsze. Dobra, Renia zrobiła sobie sesję z karpiozem. Na razie go do siatki dajemy, później go wypuścimy. Mamy nadzieję, że jeszcze jeden się uda przynajmniej dzisiaj złowić. Mhm. Następne branie. Niestety nie jest to ten karp, co ostatnio. Saraś. Ale dzisiaj naprawdę, no coś pięknego po prostu. Nie wiem czemu tak biorą. Czy to jest po prostu... Nie jest spokój, jest haczyk. Czy to jest kwestia zanęty, czy... po prostu biorą Olek, nie zanęty, wiem. Ja myślę, że zanęty, bo dookoła patrząc piękny. To tak... Nie widzę, żeby łapali za bardzo. No właśnie, nie widać, żeby to także... komuś coś brało. Także kurczę, naprawdę. Gratulacje. Ryby. Ja sobie umyję rękę w śluzu. Ale nie, prostu, ej, nie umyję sobie i dać ci kiełbasę z tego śluzu. Ale gruntuje, spokojnie. Gruntujesz? Nie, mówię, że jest ten piasek i wiesz, żółte dno. A jak jest? Jest rośliny. Rośliny? No. O, widzisz. Jest Renia. Renia się już z nami zmęczyła dzisiaj. Ale dostaje order najlepszego wędkarza Podkarpacia za to, że z nami wytrzymała. Olek, chcesz... Jeszcze kieruje, nie? Chcesz podsumować? Nie, samo to co widać, że wiesz, że Renia kieruje i że jeszcze do nas się odzywa. To już jest najlepsze. Do ciebie już nie. A, do mnie się nie odzywa. Nie, do ciebie już nie. Także dziękujemy za dzisiejszy udział w naszym odcinku z wędkarstwem Luciope i do następnego razu.